wsiadamy sobie do pojazdu i jedziemy do garażu z nowymi pojazdami. Jesteśmy sobie w standardowym Astronie. Ja chyba powiedziałem kiedyś Arston, a to Astron jest po prostu. Ja lubię przekręcać nazwy. W każdym razie w tej najnowszej aktualizacji pojawiła się nowa wersja tego Porsche i mamy tutaj Astron, nie wiem czemu ja to tak zawsze zamieniam, Astron Custom. Pojawi się za 1 720 000, standardowa wersja, chyba nawet nie ma w tym sklepie jej, standardowa wersja kosztuje... Ty, zgubiałem teraz, gdzie on kurde jest? A jest tutaj, dobra, czarny kolor, 1 500 000, ten jest za 1 700 000, czyli trochę droższy. Za chwilę wam pokażę różnicę, bo oba te samochody mam w jednym garażu. No i ta fura jest, ta standardowa fura jest taka sobie, lubię nią jeździć, bo po prostu mi się podoba z wyglądu ten samochód, taki sobie zrobiłem ciekawy kolorek i no, podoba furka, a nie jest jakaś za szybka, nie jest jakaś tam niesamowita pod jakimkolwiek względem, po prostu lubię nim jeździć ze względu na wygląd. Teraz sobie wjedziemy do garażu i porównamy sobie te furki. Przy okazji w tym garażu mam zgromadzone wszystkie samochody, które kupiłem z tego dodatku, to znaczy nie są to wszystkie samochody, które pojawiły się w dodatku, ale są to samochody, które mi się podobały, które postanowiłem kupić w tym dodatku. I tutaj macie tego nowego Cyclona, to jest ten taki szalony elektryk, którym się często bawię w Forzie Horizon 5. Tutaj mamy GR86 albo GT86, zależy z której strony popatrzycie. Tutaj mamy tego Sciana z działkiem na dachu, który jest też moim chyba ulubionym pojazdem z tej aktualizacji. No i mamy tutaj dwa Astrony. Pierwszy jest ten, który już był w poprzednim dodatku. Właściwie nie wiem czemu dwa takie same, drugi taki sam samochód dodaje. Chyba z lenistwa, no nie? Tak to wygląda, że dodali praktycznie drugi taki sam samochód w nowej aktualizacji. Okay. Więc te dwa samochody są generalnie takie same, jeśli chodzi o wygląd, poza tym, że ten samochód ma body kit, jest poszerzony. Jak widzicie, te koła trochę bardziej odstają, tutaj są takie bardziej schowane w karoserię. No wiadomo, mamy tutaj jakieś dystanse. Kiedy Rockstar doda w końcu możliwość instalowania dystansy w GTA? Ja bym bardzo chciał taką opcję. Mamy nową, znaczy wersję nowej generacji, więc przydałoby się, aby to się pojawiło. Dobra, no to bierzemy się za tuning tego samochodu, pojedziemy sobie do... na meetup, na meeting i tam sobie to zrobimy, bo będziemy mogli w pełni stuningować ten samochód, czyli dodać mu wszystkie możliwe opcje. I tutaj już widzicie ewidentnie, że mamy poszerzenie. Też widać, jak samochód to najeżdża na krawężniki, to też trochę inaczej pracuje to zawieszenie, tak się wydaje, nie? Więc widać, że szersza bestia z body kitem. Mamy oczywiście tak samo jak w poprzedniej wersji przeszklony dach. I teraz jedźmy sobie na zlocik. O! Przed chwilą mogliście zobaczyć te bardzo słabe jakości cienie. Na tym samochodzie nie będzie to aż tak dobrze widoczne, ale dobrze jest to widoczne na Ignisie. Okej, tutaj gdzieś tak wjeżdżałem, przez chwilę było widać takie dziadostwo. Takie kwadraty wręcz, wiesz? Czasami jak się jedzie, to tu widać. Myślę, że Rockstar to wyłapie i naprawią te cienie, ale czasami takie kwadratowe cienie widać gdzieś tam na samochodzie. Możliwe, że gdzieś podczas tego nagrania dacie radę to zauważyć. Dobra, no to jedziemy sobie na zlot i spróbujmy ten samochód jakoś kozacko przetuningować. Powiem wam, że ta aktualizacja jak dotąd zeżarła mi 10 milionów dolarów. Kupę siana. Jesteśmy na miejscu. Wchodzimy do tuningowni. Okej. No i oczywiście robimy sobie upgrade, który kosztuje 400 000. Instalujemy oczywiście armor, instalujemy ulepszone hamulce. W sumie mogłem wam pokazać jeszcze uszkodzenia pojazdu, bo wydaje mi się, że są trochę ulepszone teraz w tej wersji nowej. Zniszczenia samochodu takiego, wiesz, bez pancerza, bez niczego, no nie? Że lepiej trochę odpadają zderzaki, trochę się samochód lepiej wygina. Takie mam wrażenie. No dobra, tak wyglądają sobie zderzaki. Dajmy może. Mam nadzieję, że te dodatkowe pasy LED-owe będą się świecić. Tył? Dajmy sobie tak. O, z tym dyfuzorem wygląda fajnie. Dajmy sobie to. Silnik. Tutaj ulepszamy sobie tym ostatnim, najmocniejszym ulepszeniem. O, nice, przyjemnie. No niech będzie to.
podoba mi się generalnie kształt tego samochodu. To jest Cayenne czy Macan? Macan chyba bardziej, no nie? Z rzeczywistości. Oklejenie samochodu, taka możliwości. To wygląda ciekawie, no nie? Tak jakbyśmy prototypem jakimś jechali czy coś. O, to jest nawet fajne. Podoba mi się, że też zamówić sobie białe pas. Ej, nie chciałem wyjść, kurde. Przechodzimy do lusterek. Tutaj nie ma zbyt wielu opcji. I możemy oczywiście wybrać te nowe kolory. O, ten pierwszy nawet wybrał się całkiem taki ładny. Myślę, że będzie pasował do tego samochodu. Jeszcze nigdy tak szybko kolorów do auta nie wybrałem. Kolory widzicie, że są strasznie drogie. Tego nawet nie widać z zewnątrz, więc nie będę go instalował. Okej, dach. Podejrzewam, że to są te same opcje, które mogliśmy zobaczyć w standardowej wersji tego auta. Tutaj mamy możliwość wyboru dwóch spoilerów. Jeden spoiler jest ten taki wyższy, a drugi będziemy mogli zainstalować poniżej, zdaje się. A, możemy relingi dachowe jeszcze zainstalować. Nice. A możemy całkiem... Nie, czekaj, nie zainstalować, tylko dać w innym jakby kolorze. Ale nie, też kształt się chyba... Nie, kształt się nie zmienia, okej, tylko są inne... konfiguracje tych relingów. Ciekawe. Dodajmy sobie... Okej, i dach możemy... No niestety nie możemy zakryć tego wielkiego szkła na dachu. Dobra, progi. Mamy tutaj oklejenie specjalne z marką auta, więc nie chcemy tego zakrywać. Spoiler. O, i teraz mamy możliwość dodania sobie spoilera. Nie chciałbym tutaj instalować spoilera, który by całkiem zrujnował kształt tego auta. Chciałbym mieć spoiler, który po prostu zwiększy delikatnie docisk, na czym mi zależy, bo samochód nie prowadzi, nie wiem jak teraz będzie jeździł po tym ulepszeniu, ale no generalnie nie prowadzi się za dobrze, bo to jest po prostu SUV. Widzę, że same takie spoilery, najmniej inwazyjne, wiecie? Okej. I tutaj mamy zasłonki, możemy sobie dodać albo nie. Chociaż bez zasłonek, nie? Bez zasłonki nagle tak dziwnie wyglądał. Dobra, dajmy sobie to. I ponieważ jest to SUV, to normalnie bym tutaj obniżenia nie dawał, ale ponieważ mamy tutaj, zobaczcie, takiego szerokiego gnoja z poszerzeniem, no to głupio by było nie dać tego po wypadku. Skrzynie biegów tutaj też mamy dodatkowe ulepszenie i tak samo turbo, które kosztuje 100 tysięcy, jest kupa siana. No i teraz wybieramy sobie inne felgi, no umówmy się, te są okropne w standardzie do tego auta. Wybiorę sobie jakieś takie fancy tunerskie, żeby pasowały do tej fury, mniej więcej. Może bardziej do mojego gustu niż do tej fury, o, to możemy określić. Wydaje mi się, że samochód można by było jeszcze trochę glebnąć, no nie? Odrobinę albo coś, dobra. Dajemy kule odporne, dajmy sobie jeszcze ten diesel. Mamy zrobione, lekkie przydymienie. No i gotowe, fura jest ready. Dobra, wyjeżdżamy. I zaczął padać deszcz, ale tutaj chyba mamy napęd na 4 buty, także na spokojnie powinniśmy sobie poradzić. Zobaczmy. Tak, tutaj mamy napęd na 4 buty. No i zobaczmy, jak fura wygląda teraz w jeździe dowolnej, obniżona, w standardzie poszerzona. Samochód nie ma żadnych atutów dodatkowych, typu, że nie może nas namierzyć rakieta, albo że jest jakiś chyba super szybki. Dla mnie ten samochód ma wyglądać. I wiecie co, ten spoiler chyba aż tak bardzo nie zrujnował tej klapy bagażnika, no nie? Samochód wygląda po prostu kozacko, jest przepiękny, bardzo mi się podoba i ten kolor myślę, że też dopełnia jakby całości. Pasuje to do reszty i sobie to tak zostawię. No i zobaczmy teraz, jak śmiga przede wszystkim. Mam takie wrażenie, że dziwnie się trzęsie podczas jazdy i stał się taki przyklejony bardziej, wiecie? Trudny do skręcania, trudny do opanowania, może nie, do opanowania może nie, ale trudny do skręcania. Przy szybszej jeździe taki jest, słabo skręca po prostu przy szybszej jeździe. Może to jest kwestia teraz tego deszczu, że traci przyczepność, jak już się ta bryła, wiesz, wielka rozpędzi. Ale chodźmy sobie może na autostradę. Sprawdźmy, ile ten samochód wyciągnie na tym takim budziku wewnątrz samochodu. Tak na marginesie, mam wrażenie, że w tej aktualizacji trochę wyostrzyli te tekstury wnętrz pojazdów. I tu nie mówię tylko o tych nowych samochodach, ale też o tych starszych. Wydaje mi się, że trochę to ładnie wygląda, ale to muszą mi powiedzieć pecetowcy, którzy oglądają ten odcinek, bo ja dawno nie grałem w wersję pecetową i dla mnie to jest po prostu wyższa jakość, a może się okazać, że tak było na pececie już od zawsze. Także weźmy sobie stare Sabre. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Dobra, goście dał sobie spokój po obiegu. Tak wygląda kokpit w starym Sabre. Jakieś takie mam wrażenie, że trochę ładniej jest niż było kiedyś. Weźmy sobie jeszcze zbliżenie. Tutaj mamy ten taki uchwyt do otwierania szyb. Jest on trójwymiarowy, chyba był zawsze.
prostu widzimy jakieś takie niskiej jakości, niskiej jakości kierownice czy coś, nie? Jakieś zegary, ale chyba nie wygląda tak źle. I porównajmy sobie teraz z wyglądem kokpitu tego samochodu. No tu generalnie mamy ładniejszy kokpit, więc tak głupio porównywać, no nie? Ale wydaje mi się, że wygląda to ciekawie. Znaczy, że jest jakieś tam ulepszenie w porównaniu do zwykłej wersji. Dobra, te samochody, które mamy w tej najnowszej aktualizacji, które da się ulepszyć ulepszeniami Chaos, czyli Chaos. W sumie powinno się czytać chyba Chaos, bo Chaos to się czyta przez CH, a samocha to jest po prostu Chaos. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, ile ten samochód osiąga. W każdym razie te pojazdy osiągają około 160 mil na godzinę na tym takim budziku wewnętrznym. I w jednym samochodzie te 160 mil to jest różnie. W jednym samochodzie to jest 250 km na godzinę, a w drugim to może być 270. To zależy od tego, czy jedziemy po wyboistej drodze, czy nie. Także to różnie bywa. No i tu mamy... nie mamy dokładnego wskazania na 160 mil, ale kurde. Ty, my tam mamy powyżej 175, to nie, to chyba ten zegar po prostu źle działa. Raczej, ale nie, no kurde, zapiernicza ten pojazd trochę, co? Jak myślicie? Musicie brać pod uwagę jeszcze fakt, że został tutaj ulepszony na tej wersji konsolowej motion blur, czyli rozmycie ruchu, i może się wydawać, że że samochód jedzie szybciej niż jedzie faktycznie. Ale tak, te samochody z ulepszeniem mają wyższą prędkość maksymalną i powinny mieć też lepsze przyspieszenie, ale przyspieszenie ciężko jest wyczuć, a na playce tym bardziej ciężko jest to zmierzyć w jakikolwiek taki mierzalny sposób, no nie? Moglibyśmy to przyspieszenie sprawdzić jedynie robiąc jakiś wyścig drag albo coś takiego, co myślę, że na dniach zarobię ze znajomym i porównamy sobie takie szybsze samochody przed aktualizacją z takimi samochodami po tym maksymalnym ulepszeniu. Okej, tutaj prowadzenie tego samochodu w deszczu jest trochę ciężkie, ale to i tak nic nie zmienia i tak dalej, go bardzo lubię. Tutaj widzimy trochę komory silnikowej. Wygląda to sobie tak, jest to oczywiście samochód spalinowy, bo coś tam słychać. Sobie brzmi, no nie? Fajnie jest, bardzo, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest Macan raczej niż Cayenne, ten samochód. Bardzo, bardzo ciekawy. Okej, no to wracamy do garażu i przejdziemy sobie do elektrycznego Cyclona, który szczerze, jak go kupowałem, myślałem, że to będzie pretendent do najszybszego samochodu w całej grze, łącznie z tymi ulepszeniami Chaos. Ale jak się okazało, jak testowałem jego, znaczy jak testowałem sobie te moje samochody na takim wyzwaniu tutaj w jeździe dowolnej, to inny gracz właśnie miał tego Cyclona i on tam miał gdzieś koło 147 km na godzinę prędkości maksymalnej, a moja fura, czyli to GR86 albo GT86, jechała 270 km na godzinę po tych takich wybojach. No nie, standardowa taka prędkość bez wybijania się ani gliczowania, zawieszenia, to jest jakieś 251 km na godzinę, coś takiego, coś w tych granicach, nie? Także jak się nam gliczuje to zawieszenie, to jedziemy o 20 km na godzinę więcej, co jest no, dość dużo. I te odległości tutaj też przejeżdża się szybciej, znaczy jest to odczuwalne, że na drugim końcu mapy pojawiamy się no, znacznie szybciej. Generalnie też jesteśmy w stanie uciec opresorowi bardzo szybko, zwłaszcza jeśli mamy ten uzbrojony Ignis, no nie? O, już jestem przy tym moim garażu. Tak na marginesie musimy sprawdzić jeszcze, ile rakiet wytrzyma Ignis, bo jeszcze nie niszczyłem go sam osobiście, ale już jakiś gracz mnie tam kiedyś rozwalił i zrobił to bardzo szybko, więc sobie to sprawdzimy, bo wydaje mi się, że on może nie mieć żadnego pancerza. To znaczy, mamy te nowe samochody agencyjne, które są mocno uzbrojone i wytrzymują kilka rakiet albo ładunków wybuchowych i jednocześnie nie może ich namierzyć opresor, więc są takimi pojazdami, no, świetnymi pod tym względem. Natomiast tego nie można namierzyć opresorem, ale chyba da się rozwalić jednym ładunkiem wybuchowym. Spróbujmy granatnik. Tak, także widzicie, że niestety jeden ładunek wybuchowy rozwala ten samochód. Może jak gracz jest w środku, to chyba sytuacja wygląda bardzo podobnie. Naprawa tego auta chyba powinna kosztować 20 000 dolarów niestety.
No ale dla was się poświęcę. O, super, nie zapłaciłem za to. Czemu? Nie wiem. Dobra, nieważne. Rockstar stwierdził, dobra, nie będziemy mu zabierać kasy, no bo on chciał to widzą. Bierzemy się za kolejną furę. Mamy tutaj... To jest elektryczny pojazd, który powinien fantastycznie przyspieszać, gorzej się prowadzić, bo jest ciężki. Przy okazji w powietrzu lata myśliwiec. Ja się specjalizuję w niszczeniu myśliwców moją snajperką z pociskami wybuchowymi, także sorry, ale nie mogę się oprzeć. W ogóle mam wrażenie, że też... Inne dźwięki są tej snajperki. Dobra, jednak mi zwiało, ale chyba raz go trafiłem. Na samolot potrzebne są dwa trafienia snajperką. Dobra, to chodźmy sobie na zlot i pierwsze co zauważycie w tym samochodzie, kamera jest bardzo mocno oddalona w tym pojeździe. Jak damy sobie to na maksymalne oddalenie, to jest spora różnica. Jest naprawdę daleko bar w tym aucie. Nie wiem dlaczego, ale no zobaczcie, kurde, jakby mam kamerę z dobre 50 metrów od samochodu, no nie? W tej maksymalnym oddaleniu, co w przypadku poprzedniego SUV-a mogliście widzieć, że maksymalne oddalenie no było znacznie bliżej. To jest maksymalne przybliżenie teraz, no nie? Że no mega, mega dziwnie. Samochód oczywiście nie wydaje z siebie żadnych dźwięków oprócz takiego elektrycznego świstu przy przyspieszaniu. Zapomniałem nazwy, to jest chyba Rimac, no nie? Ten Coil Cyclone był już wcześniej w grze, ta pierwsza wersja można powiedzieć, teraz dodali drugą wersję pod pretekstem jakby kupcie drugi raz ten samochód, bo musimy zedrzeć z was kasę, żebyście mogli ulepszyć tą furę, bo on już na pewno był wcześniej. Nie mam go, mam innego elektryka, ale Cyclone był na 100% kiedyś. O, ja sobie kupiłem Neona kiedyś. Neon jest mega, mega dobry. Robię nim takie wyzwania w jeździe dowolnej, gdzie trzeba cofać, jechać, jakby przebyć jak najdłuższą odległość cofając. I ten elektryk jest bardzo szybki, jeśli się nim cofa. Ale szukam tego Cyclona. Pewnie jest w takim jakimś dziwnym kolorze, że go nie zidentyfikuję od razu. Zaraz gdzieś ty się powodział. Może jest w bieda sklepie. Nie wiem, będziecie musieli chyba sami sprawdzić. Nie widzę go. W każdym razie na pewno gdzieś tam był Cyclone. Bierzemy się do tego gnoja, sprawdźmy, co możemy z nim zrobić. Tego samochodu nawet nie podglądałem, jakie ma opcje tuningowe, nic z nim kompletnie nie robiłem. Tyle, że sobie pojeździłem na standardowej wersji. Wydaje mi się, że ma trochę ulepszony przedni zderzak w stosunku do standardowej wersji. Musimy tu zapłacić prawie 500 000 za ulepszenie, także sporo. Ulepszamy armor, ulepszamy hamulce, przednie zderzaki. No i właściwie jest kilka wariantów tego zderzaka, który mamy w Dardzie chyba, nie? Tak to... O, dobra. Ten jest trochę inny. Okej, możemy zostawić w karbonie. Silnik ulepszamy. W sumie nie wiem, co by można było ulepszyć w takim elektryku. W standardzie, w rzeczywistości jest to totalny los. No wymiata ten samochód, po prostu. Uwierzcie mi. Dobra. Tutaj mamy grille. Możemy sobie zamontować jakiś grill dodatkowy. W ogóle nie jest to potrzebne, bo zadaniem grilla jest to, żeby wyłapywał insekty, żeby... łatwiej, znaczy żeby można było łatwiej umyć grilla niż na przykład chłodnicę samochodu. Tutaj w samochodach elektrycznych chłodnice oczywiście też są, ale raczej nie w tym miejscu. Chyba damy bez chłodnicy, nie? Znaczy bez grilla, sorry. Dobra, światła to jest elektryk, więc dajmy elektryczne oświetlenie. A co? I dajmy sobie, neonów nie będę dawał, bo samochód będzie miał o połowę krótszy zasięg. O, to jest bardzo ciekawe malowanie, nie? Uhu, zobacz na to. Dajmy sobie, myślę, że to sobie dam. Takie jakieś szalone, mało kiedy daje takie jakieś nieregularne kształty do auta. Przeważnie daje jakieś właśnie takie pasy, bardziej mi to pasuje. Coś takiego szalonego, ale tutaj sobie dam. Lusterka, nie ma za dużo zmiany, nie? Tablica, no i oczywiście możemy sobie... Wybierzmy sobie te nowe, jeszcze chyba nie instalowałem onego. Tu nie będzie pasował niestety. I dodatkowy kolor. A, tutaj możemy sobie silnik zmienić. Purpurowy sobie daję, znaczy silnik, kurde, to jest bateria. Albo nie wiem, jakaś elektronika czy coś. Okej, idziemy dalej, teraz mamy dach. Tutaj mamy, o Boże, to jest wlot z Undergrounda 2. Ja pierniczy, co oni tu zrobili, nie? Dobra, ten ostatni wlot myślę, że będzie pasował do charakteru tego samochodu, bo ten przedni zderzak taki bardziej agresywny. Możemy sobie, okej, progi, tutaj mamy, o Jezu, zobaczcie na to, jakie ogromne, co to jest? Nie no, takiego dużego nie będę na pewno instalował, dam sobie coś skromniejszego. I oczywiście mamy spoiler.
A tutaj mamy taki połączony z dachem. Fancy. To przypomina mi Lamborghini Veneno chyba trochę. Taki połączony spoiler. Nie? Ciekawe. A ja sobie dam po prostu taki chyba. Okej, okay, dajmy sobie to. I zawieszenie, uwaga. No, dosyć mocno można sobie obniżyć. I mode. Ty, zobaczcie, tutaj nie mamy turbo. No nie, tylko mode. Inaczej się to nazywa, ale to jest zamiast turbo. Mamy sobie tutaj takie ulepszenie. I zdaje się, że będziemy jechać w nocy, bo w moim samochodzie odpaliły się światła. W standardzie felgi są takie, możemy je wymienić, uliczne może. Dajmy sobie, chyba wygląda na to, że mamy tutaj duży cal tych felg. No nie, dajmy sobie kolor. Okej, i oczywiście kuloodporne koła, design. No całkiem przykładnie wygląda teraz ten samochód. Okej, no i jak kupowałem właśnie tę furę, to wydawało mi się, że to będzie najszybszy samochód w tej nowej aktualizacji, że hej, to będzie śmigać, nie? Wygląda szybko, ma ulepszenie szybkie, ale wiecie co, inny gracz miał ten samochód i prawdopodobnie już miał go ulepszonego na maksa i w jeździe dowolnej, jak robiliśmy tę prędkość maksymalną, to właśnie go pokonałem tą taką Toyotą. Dobra, tutaj warto sprawdzić dwie rzeczy. Przede wszystkim przyspieszenie i prędkość maksymalną, ale wsteczną, bo w samochodach elektrycznych GTA jest to dosyć istotne, bo jest tutaj taki challenge, który właśnie wymaga, żebyśmy do tyłu jechali bardzo szybko. Dobra, no to testujemy, sprawdzamy, zobaczymy co to robi. Burde. No, przyspieszenie... Wow! Ej, przyspieszenie to jest jakbyśmy grali na jakimś modzie. Naprawdę, jako wieloletni gracz GTA Online mogę stwierdzić, że to jest jedno chyba z lepszych przyspieszeń w grze teraz. Poza oczywiście przyspieszaniem z nitrem, czy tam toreadorem, no nie, to... To przyspieszenie samo w sobie z jakimś samochodem bez nitra to jest po prostu strzał, tak? Okej, no to jesteśmy sobie na autostradzie. Zobaczcie tą oddaloną kamerę. W ogóle to jest na bank jakieś niedopatrzenie. W niektórych samochodach te kamery są źle ustawione i to tak zostało w tym GTA, więc nie wiem, czy twórcy w ogóle przyłożą do tego jakąś wielką pracę, żeby to poprawić. W każdym razie, no, wygląda to źle moim zdaniem. Dobra. Przechodzimy do kokpitu i tutaj mamy elektroniczny prędkościomierz, który pokazuje nam 140... Au! Przez chwilę było 150, widzieliście? Się coś zgliczowało. Jeszcze raz. Tu było coś nie tak. Dobra, przyspieszamy. Patrz, 142. Powiedziałem, że tam w mieście jakbyśmy skakali tym samochodem, to by było trochę może szybciej. Ale 150 mil na godzinę nie chcę osiągnąć. O ile te zegary w ogóle pracują prawidłowo, bo wydaje mi się, że nie. W każdym razie samochód no nie jest. Nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, zdecydowanie. Toyota miażdży go łeb na szyję. Ale co się dzieje, jak hamujemy, zatrzymujemy się do zera? Patrz, stoję w miejscu i prędkość jeszcze spada, nie? Ten zegar... On pracuje z jakimś sporym opóźnieniem, zobacz. Patrz, hamujemy, stoję w miejscu. Widzicie? I jeszcze zegar, jakby... What? Dziwne, nie? Także jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to ta fura na pewno nie jest szybka. Ale mamy tutaj... Wydaje mi się, że jest dobra przyczepność. Jest to samochód elektryczny, więc on raczej generalnie nie będzie dobrze. Ej, całkiem dobrze hamuje. Ja myślę, że ta... Znaczy, samochody z dobrym przyspieszeniem są świetne do jazdy miejskiej. Tam, gdzie trzeba, wiesz, dobrego przyspieszenia. W jeździe po mieście niespecjalnie przydaje się prędkość maksymalna, bo jak się rozpędzisz do dużej prędkości, w tym wypadku do... Znaczy, w wypadku tych nowych samochodów z aktualizacji do 160 mil, to bardzo ciężko jest omijać jakieś tam różne przeszkody, no nie? Bo też samochody mają jakąś tam limitowaną przyczepność, tak? Ale w momencie, kiedy my musimy, wiesz, szybko przyspieszać, jakby zatrzymać się do zera i przyspieszyć, jak na przykład tutaj, pyk. Nie? No to taki samochód może być sporym atutem w naszym garażu. Wow! Ej, to przyspieszenie to jest torpeda. To jest kurde torpeda. Nie mam teraz jak porównać tego na przykład z Neonem, bo jest... mam też Neona, ale no... Nie mam teraz, żeby wystartować z kimś na przykład na wybuch jakiegoś ładunku, czy na wybuch granata, żeby sprawdzić to przyspieszenie, ale wydaje mi się, że
Jest to jedno z lepszych przyspieszeń od 0 do 100 w grze obecnie. Prowadzenie, no to tego co się możemy spodziewać po tym aucie, jest to samochód elektryczny, więc Rockstar postanowił zrobić go pod sterownego ze względu na to, żeby trochę imitować tą wysoką wagę. Samochód waży ponad 2 tony w rzeczywistości, więc tutaj jeśli będziemy chcieli robić jakieś mocne zwroty, o tak jak tu, no to niestety samochód robi swoją podsterowność, odbija się i tracimy nad nim kontrolę. Także nie wiem, czy nie lepiej byłoby tutaj zainstalować to wyższe zawieszenie nawet, tak? Na zakręty jest słabe, tutaj przy umiarkowanej prędkości nie byłem w stanie wyrobić zakrętu, więc on będzie się raczej nadawał. Wow, zobaczcie, tutaj nie byłem w stanie się wyrobić. Chociaż mogłem jechać już dość szybko, a tego nie czułem, bo fura nieźle przyspiesza, no nie? Ale to prowadzenie czuć, że jest takie podsterowne. Że będzie trzeba naprawdę uważać na ten pedał, czy tam trigger gazu, bo fura jest no, trudna do opanowania. I dajmy tą hardkorową kamerę z kosmosu prawie, że z orbity. I podczas rozpędzania się, oczywiście samochód z wciśniętym do maksa gazem, bardzo ciężko się prowadzi, bo jest ten taki moment, kiedy po prostu pali kapcia na wszystkie 4 kapcie. Bardzo ciężko nim wtedy, wiesz, skręcać. I myślę, że często będziecie w tym pojeździe po prostu używać hamulca. Generalnie hamulcy, bo nie wiadomo kiedy już osiąga taką dużą prędkość, nie? Jest bardzo mocne to przyspieszenie. Widok, kurde, to jest naprawdę, jakbyśmy obserwowali samochód, jakbyśmy grali w GTA 2, nie? Widok z góry czy coś i już. Prędkość maksymalna praktycznie, nie? Jakby chwila, moment, to jest 140 km na godzinę. Gdyby jeszcze miał zwiększoną prędkość maksymalną do 160 km, czy tam mil na godzinę, przepraszam, to już by w ogóle był jakiś kosmos w tym aucie. No ale niestety fura nie prowadzi się dobrze, więc na pewno nie będzie to mój faworyt do jazdy jakiejkolwiek. Nie widzę tego naprawdę tutaj. Jazda miejska, jak to tu wygląda? No, samochód podsterowny, ale da się samochody jako tako wymijać. Nawet prawie że z zaskoczenia, ale znowu widzicie, że dupa nam chce latać tutaj. Mimo że zainstalowałem ten dodatkowy spoiler, który nam tą przyczepność zwiększył, to i tak niewiele tu z tym samochodem poradzimy. Także samochód jest niestety trudny do kontroli. Podobnie w sumie prowadzi się, jak wiecie, jak ten SUV. Poza tym oczywiście, że nie mamy tego takiego hardkorowego przyspieszenia jak ten Macan, to właściwie możemy nazwać go chyba bardziej crossoverem niż SUVem, ale wiecie, o co mi chodzi, no nie? Że no, tutaj z tym prowadzeniem jest kłopot i to przyspieszenie jest chyba głównie do szpanu albo dla ludzi, którzy będą potrafić odpowiednio dozować ten gaz, żeby opanować tę furę. No ale przecież magia, jakaś tu słupy magia. Ja piernicza. Jakby ktoś z, wiesz, z jakiegoś działa wystrzelił albo coś. Jestem ciekawy, czy wyprzedziłbym przy przyspieszeniu rakietę. Nie jestem pewny. Ciekawe. Można na pewno szybko uciec, no ale chyba raczej opresorowej rakiety to my nie wyprzedzimy tym, ze względu na no, niską prędkość maksymalną. To jest dziwne, nie? Taka super fura w rzeczywistości, w okolicy 400 km na godzinę prędkość maksymalna. Tutaj w GTA jest tak mocno znerwiony. No i też ciężki w prowadzeniu. Także niezbyt to widzę. Dajcie znać, co myślicie o tych dwóch furkach. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Miło spędziliście czas. Trochę wam opowiedziałem o tym i o tamtym. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania co do tej wersji GTA, to piszcie, że ja jestem mocno zagrzany tą nową wersją na PlayStation 5, bo powiem wam, że czekałem na nią rok, odkąd została zapowiedziana i daty premiery były przekładane chyba 2 razy, także fajnie, że się w końcu doczekaliśmy. No dobra, zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!